Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Mam takie pytanie, co byście zrobili, gdyby pewnego dnia obecny prezydent Polski, czyli Duda, powiedziałby, że wprowadza zakaz podnoszenia cen w Polsce. No bo teraz jest wszystko drogie, masło już praktycznie kosztuje 10 zł, ludzie ledwo, ledwo przędą, jest coraz gorzej, nie? I nagle pewnego dnia... Budzi się tam dugopis, gdzieś tam zgubił, no ale obudził się i mówi, że drodzy Polacy, taka przemowa w telewizji, w TVP, i mówi, że Polacy od dzisiaj macie gwarancję stałych cen, i każdy, kto podniesie tę cenę, jakąkolwiek cenę, będzie miał ze mną do czynienia. Jest to surowo karane i nie ma takiej opcji. Od dzisiaj nikt Polakom nie może podnieść cen. Prawda? Że byłoby to piękne? Że moglibyśmy mu nawet podziękować. Ja bym mu sam podziękował. Ja bym mu kwiaty kupił. Ja bym tam pojechał do tego belwederu i bym mu dał kwiaty, bombonierkę, dałbym mu ptasiemneczko, cokolwiek. W podzięce. W podzięce, naprawdę, gdyby on pewnego dnia tak zrobił. Ale mam złą wiadomość, bo. On nigdy tego nie zrobi, ale jeden prezydent zrobił. Otóż, moi drodzy prezydent Białorusi, zrobił to, po prostu to zrobił. Zamroził ceny. Jest zakaz podnoszenia cen na Białorusi. I każdy, kto te ceny podniesie, poza tam kilkoma wyjątkami, to znaczy są pewne instytucje, które tylko one mogą, jeśli ktoś na przykład zapyta, i one mogą powiedzieć: A dobra, ale nikt Nikt zwykły nie może. Jeśli masło dzisiaj kosztuje na przykład 5 zł tak w Polsce, gdyby to była Polska, no to ma kosztować 5, a jeśli będzie kosztowało 5 i 10 groszy, no to już ma przerypane. Ja wam zacytuję, żeby nie wyjść na takiego gołomówcego, łodupca jakiegoś słownego, więc muszę się posiłkować mediami mainstreamowymi. W tym przypadku wybrałem sobie WPP, czyli Wirtualna Polska Wiadomości. Nagłówek Zabronione. wykrzyknik. Od dzisiaj Łukaszenka. Naprawdę to zrobił, ale to są kuriozalne zdania. Posłuchajcie. Od 6 października na Białorusi został wprowadzony zakaz podwyżek cen. Decyzję ogłosił na posiedzeniu rządu prezydent Aleksandr Łukaszenka. Ceny są dziś niebotyczne, sięgają z sufitu i nie mogą być nigdzie podnoszone. Powiedział: Słuchajcie, białoruski dyktator, to niech mi ktoś wytłumaczy: Jak y, ktoś może być dyktatorem, kto swoim obywatelom zamraża ceny? Zamraża ceny, że one nie mogą iść w górę, więc mi się to jedno z drugim jakoś nie, nie zakumplowało, nie zaprzyjaźniło, no bo jak można nazwać prezydenta, który powiedział stop podnoszeniu cen, od dzisiaj Białorusini mają ceny takie jakie mają i nie ma szansy, żeby płacili więcej. Na no tutaj napisali, że dyktator, to ja nie wiem, jak no to, no to mi się nie zgadza, dyktatorem można by nazwać, gdyby on im teraz podwyższył 1000%, nie Świat zmaga się z szalejącą inflacją, drastyczne wzrosty cen odnotowywane są także na Białorusi, gdzie władze postanowiły znaleźć typowe rozwiązanie. Decyzje zostały ogłoszone w trakcie posiedzenia rządu w Mińsku. Biorący udział w spotkaniu Aleksandr Łukaszenka skrytykował niedostateczną kontrolę i brak działań w celu zapewnienia uczciwych cen na rynku. Od 6 października zabronione są jakiekolwiek podwyżki cen. Zabronione od dzisiaj, nie od jutra, ale od dzisiaj, żeby nie podwyższyli ich dzisiaj. Dlatego od dziś podwyżki cen są zabronione. Nie daj Boże, aby ktoś zdecydował się podnieść ceny lub dokonać indeksacji z mocą wsteczną. Mówił prezydent Białorusi, którego cytuję Agencja Belta. Łukaszenka wskazał jednak, że mogą występować wyjątki dla niektórych produktów i wymienił osoby, które będą upoważnione do podejmowania takich decyzji. Takie decyzje mogą podjąć minister regulacji antymonopolowych i handlu, gubernatorzy oraz burmistrz Mińska. Bez ich zgody żadna cena nie może zostać podniesiona powyżej dzisiejszego poziomu. I teraz zarządził dyktator. No naprawdę. Kupy mi się to nie trzyma. Jak można użyć słowa dyktator wobec osoby, która zakazała podnoszenia cen. Dziwne. A to co powiedział, ceny są dziś niebotyczne, sięgają z sufitu i nie mogą być nigdzie podnoszone. Nie ma takiej potrzeby. Słyszycie? I teraz zobaczcie, Nobla powinien dostać z dziedziny ekonomii. W jeden dzień, w jeden dzień załatwił inflację, a u nas. Od rana do wieczora świergotanie, lamentowanie, gdzieś tam politycy, jakieś tutaj Glapińskie, jakieś stopy procentowe, raty kredytów, wszystko w górę, ceny w górę, wszystko w górę, a nie potrafią zrobić tego, co ten kościół zrobił, po prostu nie podnosić. Po prostu nie podnosić. I zobaczcie, jak nas dają. Zobaczcie, jak nas dają, skoro w jednym kraju ktoś może to zrobić, jest to możliwe, to ja się pytam, jak to możliwe, że, że w jednym tak, a w drugim nie. To o co tutaj chodzi? Czyżby tutaj była druga strona medalu? No bo każdy kij ma dwa końce. I tak naprawdę gdyby ci wszyscy politycy gdyby tylko chcieli, gdyby tylko chcieli albo gdyby tylko mogli, bo może oni czasem chcą, ale nie mogą, wiecie o co chodzi, to byłoby normalnie. To tylko pokazuje, że jest szansa. Tylko że nie z tymi ludźmi, nie z tymi garniturami, nie z tymi fircykami, nie z nimi. Z nimi nie ma szans. Nie ma takiej opcji. Zobaczcie, poza tym, kuriozalna sytuacja, żeby osobę, która nie opowiadam się za nikim, ja po prostu jestem zwykłym człowiekiem, który widzi, który widzi widzę, że ktoś nie dopuści do podwyżek, a później go nazywałem jakimiś tam dyktatorami czy kimś, to ja się pytam, ale jak to możliwe? Co on takiego zrobił, że tutaj się, nie wiem, troszczy o swoich obywateli, a tutaj z drugiej strony coś im robi złego? Nie wiem, nigdy tam nie byłem, nie wnikam. Ale trochę dziwne, nie? Bo z pewnością, gdyby zapytać Polaków dzisiaj, zrobić sondaż, to tylko ktoś nie rozumu mógłby powiedzieć inaczej i powiedzieć nie. Gdyby zapytano, czy chciałbyś, chciałabyś, żeby prezydent zatrzymał ceny, żeby ceny były od dziś na tym samym poziomie, żeby nie szły w górę, jeśli ktoś podniesie, to pójdzie do pierda. To przecież każdy zdrowo, rozsądkowo myślący człowiek, by powiedział tak, chcemy, bo my nie chcemy klepać biedy, bo my chcemy żyć na pewnym poziomie, nawet nie chcemy być milionerami. Absolutnie my chcemy być normalnymi ludźmi, których stać na to i na to, którzy nie muszą się martwić o to, co do gara włożą jutro. I zobaczcie. I tak nas potrafią wszystkich tych. No, no nie nas, bo nas to nie, ale większość, ja teraz mówię w imieniu większości, tak urobić. Że my nawet nie wpadniemy na ten taki prosty i banalny pomysł, że przecież można te ceny zamrozić, można ich nie podnosić. I co? I teraz nie pokażecie przykładu w faktach, w wiadomościach, informacje, polsatu, nie pokażecie przykładu, bo gdybyście pokazali, to może by się Polacy kurczę wkurzyli i może by powiedzieli: Ale co, ale jak? Tam zatrzymał ceny, a u nas nie zatrzymuje? Masło 10 zł, wczoraj 9,50, dzisiaj 10, a jutro może 11,25 będzie kosztowało. Nie? Ja bym chciał żyć w takim państwie, gdzie ceny nie mogą pójść w górę. I to jest możliwe, skoro tamto mówi i to mówi nie od jutra, tylko od dzisiaj. Zobaczcie, jaka stanowczość. Od dzisiaj. Od dzisiaj. No, cytowałem wirtualną Polskę WPPL, medium mainstreamowe, nie jakieś tam antysystemowe, tylko mainstream. Mainstream o tym pisze. Ale wiecie, od razu oczywiście swoje jakieś tam nazewnictwo tych ludzi ma, nie? Czyli tam zatrzymuje ceny, ale to nic, co tam zły człowiek jest, nie? Generalnie to lepiej, jakby go nie było, bo lepiej byłoby dla Białorusinów, jakby mieli kogoś, kto te ceny podniesie 1000%, ale to nic, on by tam był demokratą. No tak to wygląda, że jest jak jest. Jeden człowiek potrafi, inni nie potrafią, inni tylko zmieniają garnitury. Przecież to jest cyrk, to co się dzieje teraz w Polsce. Za granicą też się dzieje, na pewno się dzieje, ale co mnie obchodzi za granicą? Mnie interesuje Polska. To ile w Polsce kosztuje masło? To ile w Polsce kosztuje chleb? To ile w Polsce kosztuje życie? Emeryt to na leki nie stać go. Poza tym przecież te leki to są tak pomocne, że lepiej by ich nie brać. To człowiek byłby zdrowszy przecież. No ale tak już jest, że, że biorą, ale nie stać. Po prostu nie stać. Życie podróżało. Te ceny będą szły w górę, jeszcze bardziej będą szły w górę, bo nasz prezydent nie ma odwagi. On nie ma odwagi, on nie ma, on nie ma dumy takiej narodowej, on, on tego nie potrafi zrobić, bo on nie umie tego zrobić, bo on tylko jest po to, żeby podpisywać. Z długopisem to czego wymagać od takiego człowieka, nie? Ten pokazał tutaj, ten taki zły że rzezimieszek pokazał, zobaczcie, pokazał polskojęzyczni politycy, zobaczcie, uczcie się. Uczcie się, czasem można jakieś pożyteczne rzeczy przetransportować do Polski i wprowadzić, ale nie, bo wy się do tego nie nadajecie. Wy się nadajecie do, tylko do tego, żeby wykonywać jakieś czyjeś polecenia, żeby podnosić ceny, żeby męczyć i denerwować straszyć swoich obywateli. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć. Pa. pa.